Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie Na Ważny Temat gościmy pana Wojciecha Murcka, prezydenta Świdnicy, który zaledwie przed kilkunastoma minutami otrzymał absolutorium. Panie prezydencie, które to już z kolei? Ciężko liczyć, ale to już przechodzimy w liczbę naście. Natomiast no, cieszę się, że po raz kolejny w sposób taki szczególny, dlatego że rok był wyjątkowo trudny, czyli jesteśmy generalnie w takim obszarze widocznych zjawisk kryzysowych, bardzo specyficznej, restrykcyjnej wręcz w stosunku do samorządów polityki ministra finansów, ministra Rostowskiego. No i w tym wszystkim musimy się jakoś poruszać. Stąd myślę, że taka pozytywna realizacja budżetu w skomplikowanej otoczce prawnej i finansowej no, cieszy mnie szczególnie. Skoro już jesteśmy przy kryzysie, troszeczkę krwi napsuł miastu, ale radni z opozycji podkreślali, że ma pan narzędzia w rękach, którymi może pan przeciwdziałać pewnym zachowaniom. Radny Garstecki mówił chociażby o tym, że powinien pan troszeczkę lepiej spróbować, lepiej pozyskiwać inwestorów. No oczywiście szkoda wchodzić w taki dialog tez bez pokrycia. Natomiast no, pytanie, której opozycji słuchać, bo druga część opozycji, radni SLD, bardzo mocno skrytykowali zaangażowanie we wspieranie Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które to stowarzyszenie pozyskało już kilkanaście milionów na rozwój właśnie tutaj naszej przedsiębiorczości. No, to jest drugie zjawisko w skali całego województwa, że stowarzyszenie pozyskuje tak duże i istotne środki, bo kilkanaście milionów programu Jeremy choćby, czy innych jeszcze aktywności stowarzyszenia, no to jest wprost przełożenie na inwestowanie na nowe miejsca pracy. I jedni radni właśnie mówią, że nic się nie robi, co jest nieprawdą, bo choćby takie działanie, przecież to stowarzyszenie jest naszym stowarzyszeniem samorządowym, a nie jakimś tworem wymyślonym, tylko my jesteśmy założycielem tego stowarzyszenia i praktycznie jest to właśnie zrobione po to, żeby przeciwstawiać się tym trendom właśnie zahamowań w inwestowaniu. No, a z drugiej strony kolejni radni opozycyjni z innego klubu mówią, że no to bardzo źle, że się stowarzyszenie jakoś tam wspiera. No to przykład również pokazuje, że obracamy się również wokół bardzo różnych sprzeczności. No i w takich okolicznościach też, biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba ten budżet jak najlepiej realizować. Natomiast oczywiście staramy się wszystko robić i no przecież dopiero co podpisane zgoda, zezwolenie na rozwój firmy Colgate to jest efekt działań właśnie, które miały miejsce w roku ubiegłym i pozyskania tego samego, znanego nam inwestora, ale z zupełnie nową fabryką, znowu z kolejnymi 100 milionami inwestycji i dziesiątkami kolejnych miejsc pracy. To jest pewna ciągłość. W związku z tym ja mógłbym punkcie odnosić się do tych wszystkich oświadczeń, ale myślę, że Świdniczanie sami oceniają, że ten wysiłek jest duży, a też no, nie abstrahujemy, że to nie jest tak samo jak kilka lat temu, czyli ta skłonność inwestorów do zaangażowania no jest rzeczywiście zdecydowanie mniejsza. W związku z tym, jeżeli coś się pozytywnego dzieje w tych realiach, a za chwilę będziemy podpisywać kolejne porozumienie, jak popatrzymy na ulicę Towarową, powstaje kolejna nowa hala, to patrząc na te okoliczności kryzysowe, trudne, to naprawdę mamy szczęście, że
te inwestycje systematycznie dalej są kontynuowane. No to jest tak, szerzej omówiłem, żeby pokazać, że wiele z tych tez, które padły, no są zwyczajnie do zanegowania. Natomiast myślę, że lepiej byłoby radnych pozyskać do takich konstruktywnych, pozytywnych pomysłów. Jak jakaś grupa radnych przyprowadzi jakiegoś inwestora, gwarantuje, że go już z rąk nie wypuścimy i rezultatem będzie kolejna fabryka czy miejsca pracy. No tak się nie dzieje. To spoczywa na nas pracujących tutaj w urzędzie. W związku z tym no, bardzo rozsądniejszym, czy bardziej rozsądnym jest no, po prostu nie krytykowanie bez takich rzetelnych podstaw. Bo chętnie warto jakby wymieniać poglądy, co możemy zrobić lepiej. Natomiast absolutorium też zdajemy sobie sprawę, że jest takim tworem bardzo szczególnym, bo realizacja budżetu też jest w dużej mierze realizacją decyzji, które podejmują na bieżąco praktycznie co miesiąc radni, dyskutując, zgadzamy się na zmianę w budżecie, nie zgadzamy się, korygujemy, nie korygujemy. W związku z tym to też jest efekt pracy radnych. I w części te decyzje są też jakimś rezultatem wspólnej pracy. Czyli reasumując, przyszłość widzi Pan w kolorowych barwach? Myślę, że tak, bo jedynie optymizm sprawia, że możemy stawiać sobie kolejne cele, że możemy jako Świdniczanie się wyróżniać. Ci, którzy mówią, jest źle, będzie jeszcze gorzej, no mniej więcej zasługują na taki bieg zdarzeń, że wszystko zaczyna być ponure, szare, nieciekawe. Świdniczanie, wykazując optymizm, ale też popierając ten optymizm ciężką pracą, dają przykład miasta, które niezależnie od okoliczności stawia sobie te cele wysoko i próbuje konsekwentnie realizować. Jak potrafimy to robić w trudnych czasach, to mam nadzieję, że jak się zjawiska kryzysowe będą kończyły, potrafimy to jeszcze skuteczniej i lepiej robić, kiedy koniunktura będzie lepsza. Dziękuję serdecznie za rozmowę.